To jedno z tych wydarzeń, któremu niestraszne są zawieje czy gwałtowne ulewy deszczu, bo mimo mało sprzyjającej pogody, bulwary nadodrzańskie, które w miniony weekend zapraszały po raz pierwszy na swoją plażę, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Raćmorza. Zapowiadana od miesięcy miejska plaża, która jest częścią planowanych bulwarów nadodrzańskich, wreszcie została udostępniona dla Raciborzan, których od razu zapytaliśmy o ich pierwsze wrażenie. Super, bardzo fajnie, pozytywne. Bardzo fajnie, dla dzieci, dla każdego. Super. Okay. Mogła tylko by być poducha dla dzieci, bo jest od 10 roku życia tutaj mały zawiedziony, ale generalnie okej, okay, pozytywne. No, fajnie, że coś zostało zrobione, nie? Szkoda, że tak późno. Podoba mi się. Niczego nie brakuje, jest tak wszystko w porządku? No na razie tak, zobaczymy dalej jak będzie. Dzisiaj ma być kino też prawdopodobnie o 20. No nie wiem, może się wybiorę mężem. Czyli co, trafią na inwestycje? Tak, dla mnie tak. Jak państwo oceniają naszą raciborską plażę? Pierwsze wrażenie. Jak dla mnie troszkę słabo. Dlaczego? Chodzi o plac zabaw, nie? Miejsce do zabawy. Dla mojego dziecka to bardzo mało. Chłopczyk jest ciut większy, no też ma problem, nie? Jedyny to taki minus, taki mały. Minus plac zabaw. Minus plac zabaw. A co na plus? Na pewno miejsce, gdzie chłopaki mogą trenować. Miejsce, gdzie możemy posiedzieć. Słoneczko jakby nam wyjdzie, chociaż w te lato ciężko. No. Więc więcej plusów niż minusów, aczkolwiek no. Mogliby się zastanowić, co by tutaj dodać, żeby mogły właśnie takie maluchy się pobawić. Plaża miejska to przede wszystkim miejsce na relaks i odpoczynek, dlatego na wszystkich gości czekają tu wygodne leżaki i bujane krzesła, na których można poczytać książki i wypić orzeźwiające napoje. Dla bardziej aktywnych przygotowano m.in. siatkę do gry w badmintona, park street workout czy marynistyczny plac zabaw. Bardzo pozytywnie. Jak na Raciborz świetnie według mnie. Bardzo. To takie najfajniejsze na tej plaży. Ale, no, nie wiem, nie, nic takiego, żeby coś konkretnego. Po prostu ogólnie fajny pomysł i uważam, że bardzo fajnie to jest. Czyli częściej będzie pan przychodził? No, jak najbardziej. Myślę, że częściej tutaj będę teraz już biegał. Dopiero przyszliśmy, także nie zdążyliśmy jeszcze sobie się zapoznać ze wszystkim, także za wcześnie, żeby jakąś opinię wyrazić, ale na razie nam się podoba, prawda? Jak na pierwszy rzut oka, tak? Jak na pierwszy rzut oka to nam się podoba, owszem. Jest bardzo fajnie. Jak długo już tutaj jesteście dzisiaj? Przed chwilą przeszliśmy. I co tu fajnego robicie na tej plaży? No, teraz puszczamy bańki. A co wam tutaj się podoba tak bardzo? Tamte huśtawki. Przypomnijmy, że plaża miejska to dopiero początek. Inwestycja na bulwarach ma mieć w przyszłości swój dalszy ciąg. Czy to nie jest zakończona jeszcze inwestycja? A czy ona będzie w dalszym ciągu kontynuowana? O ile oczywiście nasi radni wyrażą zgodę, dlatego że to oni są przede wszystkim tymi osobami, które zawiadują o kierunku prowadzenia polityki miejskiej. Ale tak jak widać, rzeczywiście sporo ludzi, zwłaszcza młodszych, tutaj znalazło dzisiaj dla siebie coś. Natomiast widać też, że raciborzanie nie są z cukru i że deszcz ich absolutnie nie odstrasza. Potrafią się bawić świetnie pomimo pogody, która nie sprzyja tak normalnie ku zabawie. Jedną z większych atrakcji podczas otwarcia była z pewnością gigantyczna nadmuchiwana poducha Flyback, z której mogli skorzystać wszyscy od 10 roku życia. Dzisiaj akurat są skoki swobodne, czyli skoki z rusztowania, a ogólnie preferujemy skoki na rowerach, nartach, snowboardach. Wszystko, co generalnie może pomóc ludziom ćwiczyć ewolucję, jest wykorzystywane na tej podróżce. Tego dnia raciborzanie mogli jeszcze zobaczyć seans kina letniego, potańczyć i posłuchać muzyki na żywo wykonywanej przez zespoły Perspektywa Okolicy oraz Szkocka Trupa.